Okej, Maciusławie. Dokończ, co tam robiłeś. I wróć, jak już skończysz. Nie, ja się nie śmieję. Skończę. Czy ja wyglądam na takiego, który się śmieje? Siema, Traspę, witam cię. No co, no pykamy w Wiesia. W Wiesiu jest mega. Dzisiaj live tak późno, bo było pedałowanie na rowerku. Dłubiąc w nosie, ciekawsze rzeczy widziałem, okej. Okay. Witaj. Trudno witaj, panocku! To chyba nie najlepsze miejsce dla wędrownego kremarza. Zysk jest tam, gdzie ryzyko. Cóż, że wojna i bieda, życie trwa. A gdzie jest życie, tam jest i handel. No dobra. Warto tak się narażać dla pieniędzy? Przecież pieniądze nie są najważniejsze. Ale ma wora na klasie. W jednym miejscu, to włóczy się po świecie. Oglądam nowe miasta, gadam z ludźmi, to lubię i dlatego... Napisz mi na fanpage'u. Polus Live, witam serdecznie, siemanko, ziomek. Rzucę okiem na twoje towary. Jeżeli zechce ci się siku i ominiesz coś śmiesznego, to sugeruję ci wziąć, założyć pieluchy. Ewentualnie nocnik. Ostateczności możesz się sikać. Albo obej... Właśnie, przecież... No kurde, to ty nie używasz telefonu. Ja normalnie live oglądam... Odpowiadam na wasze... Wiecie, gdzie ja odpowiadam na wasze ten... No... na Facebooku, na fanpage'u, na wasze wiadomości. Na przykład w wannie. Pozdrowienia z wanny. Dlatego mam telefon wodoodporny. Bo inaczej się nie da. Dobra, sprzedajemy to. Czemu ja tak w ogóle mam mało rzeczy? Bo ja wszystko poddawałem do tego, dobra. Skóraki olewamy. Nic fajnego nie... I sprzedać trzeba śmieci! Czekaj, czekaj, wróć. Wróć, wróć. Witam. Wąsa zapuściłem, po prostu nie miałem czasu się ogolić. Pewnie jutro będzie depilowanie fest. Się tak wydepiluje, że człowieku... Zobaczysz. Przedmioty fabularne... Do użytku... dobra. Trzeba go skroić. Rupiecie. Talerze? Talizman. Czy są jeszcze jakieś przedmioty potrzebne do wykonania zadania? Nie. Dobra. Witam, Lunciak. Siemanko. Siema, Arkadiuszu. W asyście Karoliny. Pozdrawiam. Gorącą parkę z nadmorza. Ma prydus, siemaneczko. Więc szybko skończę wyścig. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. Do piątej. Takie wariactwo tam. Mały fiutek? Nie sądzę. Transmisję z wanny? Nie, nie, nie. Transmisji z wanny to wam nie zrobię. Takiej przyjemności nie będzie. Tudzież nieprzyjemność. Także Adrianie, napisz do mnie na fanpage'u, to ci złożę kamba. Możemy po
pogadać? Możemy. Ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. No dawaj kasę za wygrany wyścig. Wołają mnie Radko. Urządzam tu we Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Dobra, Traspej. Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. HLNZ1 zobaczymy. Może dzisiaj? W sensie po 20? No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. To pierwszy, ten lepszy. A kto drugi? Jakbym ci pokazał, jak moja piwnica wyglądała dzisiaj, to byś... Znaczy, do dzisiaj, to byś się dziwił. Czy czarnym Bogdanem? To... Czarnym Bogdanem? Przejadę się z czarnym Bogdanem. Prawda, przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. Na koń. Na konia tam. Do miecza. Karwa, co ja zrobiłem? Ej, to się nie liczy. O Jezu. Nie jeździ się po pijaku, ja pierdzielę. Pamiętajcie o tym. Nie jeździmy po alkoholu, tak? Nie jeździmy po alkoholu. Jak butla z piwem będzie leżała, to nie jeździmy pewnie. Hubert Urbański. Nie, nie poszło, nie poszło. Tam japa koniu tam. Nie ma takiego... Co to było? Wyczerpaną i ranną Cili znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili by przegrywać. Zbynio, siema. Siema Marley, witam cię. Co tam słychać? Dobrze słychać. Dzisiaj się ubrałem w obcisłe gadki i wyruszyłem w trasę na rowerze. Kurde, no. Powiem wam, że nawet wygodnie się jeździ w tych specjalnych na rower. Galotach. Przynajmniej miękko w tyłek. Co jemu się dzieje? Naćpał się? Co mu jest? O co chodzi? Przepraszam bardzo. Czy to ja piłem, czy co? Czy on sobie obcina paznokcie nożem? Możemy pogadać? Możemy, ale krótko i do rzeczy. Bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. A w okolicy. Pedałowałem. W Wrońcach konne wyścigi. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. No, jesteś wreszcie. Zasady są proste. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelaznym Życią, czy czarnym Bogdanem? A kto drugi, ten pizda. No, spoko. Siema, Serkros. Witam cię serdecznie. Tym razem przejadę się z czarnym Bogdanem. Tym razem? Prawda. Przejedziesz się. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. Ustaliłem. Lepiej od ciebie, czemu? Maria, co zrobiłeś? Ty balujesz! Karwagon przywieźli.
Zakuj ostrogami kobyłę. Karwa, jak ciężko. No sukin syn! Nie no, ciężki jest bydlak. Japa tam koniu. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli... Nie, żadnych maratoników, co ty? Samozwańczego władcy. Nie wiem, gnąsko. Baron zaopiekował. Durward, witam cię. Ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Szybcy i płotcy. Dobrze, dobre. Dobry gnąsk. Tym razem zapiszę tuż przed typem. Zusa, czemu uważasz, że mam jakieś dziwne zapędy? Kurde, no nie mogę, hejterka. Oh my god! Co mu się w łapkę stało? No. Okej. Możemy, ale krótko i do rzeczy, bo mleć jęzorem po próżnicy nie lubię. Dzisiaj ci wybiło rok? To najlepszego. Pewno słyszałeś. Chcesz się sprawdzić? To powiedz. Nie chcesz, to zjeżdżaj. Ile? 19? Oficjalne balet. Pisze się. Bardzo dobrze. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź. Rozwalacz 45, siemanko. Mugetsu, cześć. Kurde, ile osób po tej godzinie? Szacun dla was. Wybierasz se, przeciw komu chcesz stawać. Zakładacie się. Potem jedziecie do Konarów i nazad. Kto pierwszy, ten lepszy. A kto drugi, ten pizda. Jasne? To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Właśnie. Kurde. Kiedy robimy ten zlot, żeby się napić piwa ze mną? Z Czarnym Bogdanem. Za daleko. No to ustalmy. Cześć, Karolina. I dalej jazda. Oddzielnie teraz. Na dwa konta jeździe. W jednym pokoju. Chyba ciebie nie chciała. Szkoda, że mu się nie da. Ale się tego bota da zbotować. Tu się gdzieś będzie trzeba skakać. Pierwszy będę ja. Ładnie, ładnie. Widać nie tylko pić. Na potworach się znasz, ale i na koniach. To twoje złoto. A jak cię znajdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Karolina nie jest niepełnoletnia, Arkadiusz również. Marley też nie. Hehe, Traspej również nie jest niepełnoletni chyba. Chyba. Opindoliliśmy to bardzo dobrze, wyścig w rońce. Zadanie zaktualizowane? Co się z nim dzieje? Jeszcze jakieś wyścigi? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Piszę się na to. Nic pisać nie trzeba. Uszanowanie siły.
To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą? Hansem Żelazną Życią? Jeszcze dwóch. Czarnym Bogdanem. Okej. Niech będzie Maciek Jąkała. Zobacz, czy gram z Kurwa. Najlepiej mu wyszło. Nie wierzę. Jaki chamski dowcip, nie wierzę. Jąkale najlepiej. Słowo na K wychodzi, nie? Z tej strony ojciec dwóch dzieci. Co tu się dzieje? O karwa, mać! Karwa, klan. Dziękuję. Marlin, trzymaj się. Najlepszego. Ładnie, ładnie. To ile tam ci pykło? 19. Jak się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię znajdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. No, kto jeszcze się ściga? Potem i potem. Jadę mu, Getsu, dzięki. No, to jest doping, kurde. Ale widzę, że... Spoko. Mam hejterkę. Numer jeden. Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady. Dobre to było. West Coast. Ajpa. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą, Hansem Żelazną Życią, czy Czarnym Bogdanem? Załóż siodło? Jakoś mi przeszła ochota na wyścigi. Bawcie się beze mnie, panowie. Okej, okay, dzięki. Fajnie. Uszanowanie siły. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą? West Coast, to jest moje rewiry. Czy Czarnym Bogdanem? Ponoć można. Lachu mówił, że można, to znaczy, że można. Zobaczymy, jak to jest skopać żelazo. Smakosz, to dokładnie, kurde. Piwo za 17 zł. Spędziłem na koniach, drugie piwo na kucach. Mnie nie podskoczysz. No to ustalmy stawki zakładu. I dalej jazda. Na koń. Na miecz. Tempo. Gdzie ja, kuźwa, pobiegłem? Pierdziele. Zajebiście, po prostu ten koń to jest jakiś niedojeb... Nie, tam! Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy. A ja piję herbatę. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Siema, Katerek, fajne cycki. To jak jest? Ścigasz się, czy się nie ścigasz? Pisze się na to. Nic pisać nie trzeba. Po prostu przyjdź po zmierzchu i przynieś złota na zakłady.
Uszanowanie, Siry. To z kim chcesz się ścigać? Z Maćkiem Jąkałą? Hansem Żelazną Życią? Na maksa jedziemy, na mat maksa. Zobaczymy, jak to jest skopać Żelazną Żyć. Chodź, Hans. Pół życia spędziłem na koniach, drugie pół na kucach. Mnie nie podskoczysz. To ustalmy stawki zakładu. I dalej, jazda! Wychcieliście drunk streama, pamiętacie? Pytaliście się, kiedy będzie drunk stream. No to macie. Fajna muza. Jicha. Jabłka. No, pierwszy. Ładnie, ładnie. Widać nie tylko tak, Magno. Na otworach się znasz, ale i na konia. To twoje złoto. A jak cię najdzie chęć znowu się pościgać, przyjdź i zagadaj. Szkoda je kosza, nie ma problemu, Katerek. Nie ma problemu. No zobacz, jakiego ma awatara, Katerek. Przecież ja tu widzę nawet na takim małym tym. Dobrze, Traspy, dobrze. Pozdro 600. No. Jedź, Putka. Alkoholizm tu czuć. Ja zrobię zadanie. Już ja je zrobię. Znajdę i zrobię. Nada mi Siri, nie. Dzikość serca. Robimy dzikość serca. O, i to niedaleko jest. Tylko czekajcie, może jeszcze jest jakiś kowal? O, jest kowal. Bardzo dobrze. Dalej. O, bardzo mi się podoba. Widzę miniaturkę 10 pikseli na 10. Mi się bardzo podoba. Normalnie nic piękniejszego nie widziałem w internecie. Na świecie. Płotka nie tak szybko. Płotka nie tak szybko. Dawaj, świnia. Utopiłem płotkę, jak? Gdzie ona jest? O, jest, dobra, dobra. Ludzi nie wkurwiasz tym białym ryjem? Właśnie wkurzam. Przychodzą do mnie jakieś... fajne kokosy, tylko, że nie twoje, niestety. I tu jest ten problem, Katerek, że to nie są twoje. Jakaś telenowela na Magnum to brzmi naprawdę ostro. Naostrzyliśmy miecza. Przydałoby się go jeszcze naprawić. No! Mistrz marketingu. Perfekcyjny sprzedawca. No! No! Rzemiosło. Napraw.
Gwinta. Przecież jak gwinta robiłem. Teraz tak, wychodzimy. Zobaczmy, co tam mamy. Te Yuki to my chyba mieliśmy. 30. Tutaj nie poszalejemy. Klapy są na ryj. No i tyle. Mam narzędzie do naprawy miecza, ale wolę je zostawić na czarną godzinę. Typu będę w jakimś miejscu, gdzie nie będzie kowala, a będę potrzebował strasznie naprawy miecza, to naprawię. A póki mam szansę z kowalem u kowala naprawić, no to biorę kowala. Szukam Nilena. A kuku, siema Xamert, witam cię serdecznie. Lolo, siema. Dawno ci nie było, no tam parę dni, tygodni, ty... Nie, spoko. Coś sugerujesz? No katerek jakby, kurde. Taka wicka tutaj była, to człowiek. Jestem Wiedźminem, znalazłem twoje ogłoszenie. I do chłopa by wpadł. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? Widzów bym miał mnóstwo. 5 dni temu, przed Brzaskiem, wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. Konia utopił. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? I tak nie jesteś dziewczyną Azusa. Jak zawsze, uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Wirtualne bimbały. Ale przyciągałyby właśnie typu Arkadiuszu. A w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Stary ojciec dzisiaj pi. Stary, ale jary, tyryryryry. Sorry za stary, mnie to nie rusza. Myślisz, że mnie to rusza? Nie rusz. Znam swoją moc. Lepiej nie. Jest bardzo ostro. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecz, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dziecię Hania, wiesz gdzie jest? Nie, TVN Live. Mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. Nie mam. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Nie wiem, Azusa. To taki mały sekret. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilen się nie bał. Ale on jest myśliwy. Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Będzie live. Codziennie są live. To nie widziałem. Mogę dotknąć miecza? Wirtualnego? Dzień, słuchajcie. O! Glena. Ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś jakieśmy pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Ciebie bierzemy.
Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? Azusa, żadna propozycja. Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Leżnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami? Kurwa! Jej uchy dopadły. Dzięki, bywaj. Kurde, jakie wy macie teraz tematy dziwne o godzinie, naprawdę. Dobrze trafiliście? Czy to na pewno chcieliście wejść na mojego live'a? Z buta 100 kroków, 200 kroków. Ej, a co tutaj mamy? A co tutaj jest? Idziemy. Poza tym mam taką ochotę, ale to zaraz zobaczymy. Mhm. Okar... To są sami tacy ludzie? Co to za nekery? Bij! Do miecza, nekerze! Pijacka czkawka mnie dopadła. Jest problem. O! Wchodzę. Fuj. Zaraz powiecie, nie masz kota? Mam kota, nie mam kota. Dobry wieczór, Matrix, siemanko. Czemu się nie podświetla ta skrzynia? Co, nie mogę jej wziąć? Co za kwas? Dupa, pustki. Straszliwy. Wbije. Beski, to czemu tak ubogo? Strasznie ubogo. Ubogo. Na maksa. A, wiem dlaczego. Ja przecież tutaj byłem, jak niedźwiedzia zabiłem. Dobra. Wszystko jasne. Hej Muget, witam się z tobą już. Wśród obu płci mam powodzenie.
Ktoś tu jest bardzo, bardzo niewyżyty. I to nie jestem ja. Wiedźminie. Nie powinny. Maku, siemka. Co tu robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Cześć, Adrianie. Wróciła, do tej pory dawno by już wróciła. Do Nowigradu jeszcze nie poszedłem, Adrianie. Jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza Nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Coś mi tu nie pasuje. Nie. Znajdę ją. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Tak, usiema. Prawdę mówią o was, Wiedźmina. Nie macie serca. Mamy serce. Jak najbardziej z kamienia. Dobra, szukamy jakichś śladów. Ej. Ślady po pazurach. Bardzo głębokie. To raczej nie robota człowieka. Wiedźmin przyciąga widzów, oczywiście. Chris streamuje od 20 zazwyczaj. Dzisiaj wyjątek taki. Dziki seks jest? Teku? A gdzie ten dziki seks? Że ja? Nie. Zbadaj ciało. Rany cięte jak od długich szponów. Transmisja z wanny. Tu wyrwane kawałki ciała. No właśnie, Adrianie, nie robisz... Ja odkrywałem całą grę. Po kolei wszystko odkrywałem i to jest straszne. Się ciągnie. Michira, siemanko dziewczyno. Gdzie to trzeba iść? To musi być hal rozkładającego się ciała. Zerwano kropel krwi wszędzie wokół. Co się wątpliwości, to wilkowak. Muszę się mieć na baczności. Coś jest nie tak. Krew i ślady łap. Ciekawe, dokąd mnie zaprowadzą. Wypierdzielił w powietrze. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Tak, Katerek, na Twitchu i na Hitboxie jest live. Na 3 streamy jadę jak zawsze. Zawsze, nie do końca zawsze, no ale... Codziennie zazwyczaj na trzy baty jadę. Bo lubię. Bo jeszcze mogę. No i co jeszcze znaleźć trzeba? Na ziemi. Najlepsza jakość na YouTubie, tego się nie da ukryć. Ale jak będę miał partnerstwo na Hitboxie, to... wtedy będę musiał zrezygnować z Twitcha. I podkręcę kurek na większą jakość na Hitboxie. A wtedy wy będziecie mogli wybierać... jaką jakoś oglądać. O nie, partnerstwo. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Jak się baguje głos. Znajdę jeszcze coś na ziemi. Ale co jeszcze na ziemi znaleźć? Nie wiem co. Hmm.
To już wiemy. Ślepy jestem. Siema, Lachu. I ja. Lachu i ja. Siema. Dzięki, Lachu. Dzięki, dzięki. Ja. A kurczę. Dupa. Ślepy jestem, jakaś ślepa pipa jestem. Niby tu. Jakie jeszcze ślady są? Co on mógł zostawić? Karzywa. Ja cię, że nie pierdzielę. Patologia. Ślepy jestem. Totalnie. Tu? Kuźwa. Unosząca się woń? Gdzie jest unosząca się woń? Jestem ślepy jakiś. Coś zbugowało się. Siemaneczko Jakubie. No Adrianie, miłej gry. Karwasz, no. Kurde. Wieś o swój gość. No włączyłem prawy. Ja niczego nie widzę. Ale nie mam żadnych znaków, żadnych zupełnie. Kurde. Niby tu jesteś. Karwa. No nie ma nigdzie. Teku, co to jest? Palcem się dzieci nie robi.
Nie wierzę po prostu, kurwa, nie wierzę. Czy mi się zbugowało coś? Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. Czyli co? Kupę gdzieś zrobił? Mam cały czas włączony ten zmysł. Salu się niżę. Opierniczam ten... Już nie wiem ile kółek narobiłem. Ale nie ma nic. Nic. Nie będzie niczego. Konowicz miał rację. Co za kwas. Palec maczalec macza? Po drzewach? Co to za drzewo? Czy mi się zbugowała ta misja? Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Velen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta... Kiedy kolejny odcinek Dyscesa? Nie, zobaczymy. Szukaj domku, poszukaj nad brzegiem rzeki. Karwa. Gdzie ta świnia pies? Czekajcie, coś widzę. Kępka sierści. Cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. Jest. Smród idzie. Idzie smród. Ściągamy smród. Okej. Jak zapindala. Ale smyczy. Co tu jest? Karwa. Co jest grane? Oho. Jezu, co ja odpierdoliłem? Nie było, nie mam pytań. Męskie ubranie. Rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. To ciekawe. Zdziera z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu.
Człowiek, który się przemienia w wilkołaka. To ten domeczek. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Trzymaj się, lachu. To się nie wraca. No właśnie. O! Siarenka. Już się zaczął bunt. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. Ja tylko długowłosych akceptuję. Mam się bać? Na szczęście niedługo się ten obcinam na łyso, także potrzebny klucz. Nie będę się bał. Gdzie tu się schodzi? Pieprzną drzwiami? Ledwo zdążyła przeschnąć. Ktoś go tu zaciągnął. Ciekawe skąd. Kurde, no. Dobra. Przypieprzyć zlaczkę. Dobry. Ja już sobie kłem użyję. Będzie zaraz grubo, coś czuję. Ile krwi? Fuck me. Klucza skóra. Czy ja słyszę konie? O co tu chodzi? O co tu chodzi? O, jest coś. Chris. Kiris, dobra. Trzymaj się teku. No, będę niedługo wys... Na 100 tysięcy subów. Na włos. Niekoniecznie na włos, ale ścina włos. Nie, czyli za dobre parę lat. Znowu nie mogę czegoś znaleźć. Co za... O! Okej, tu coś jest? Nie, nie ma.
Ciemno jak w dupie, kurde, no nie wierzę. Przeszukałem leży wilkołaka, no i co? Jaja jakieś? Nie kupiłem receptury na kota, ale być może w mojej alche... Średni pancerz, nie tolerujemy tego. Grom... Kot. Mam kota. Gdzie ty koty? Te eliksiry frajerskie, no. Od to. Okej. O tak. No już jest znacznie lepiej. No, ale czy to coś nam da? Stan gry został zapisany? Dlaczego został zapisany akurat w tym miejscu? No jestem w... Ja pierdziele, co jest grane? Coś mi się gra buguje strasznie. Jakie wdzianko z gołymi ramionami? Jasno. Troszeczkę się buguje mi się, ale troszeczkę. Wiem, o co chodzi. W nocy musimy to zrobić. Azusa szuka Bolsa. Co tu się odzywa?
Co tu się dzieje? Wilki na drugim poziomie. O kurna. Zeżrą mnie. Nie mam szans. Dziękuję. Nie pytaj. Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! Co tu się dzieje, Karolina? Dokładnie, co ja tutaj robię? Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę... Nic nie rozumiesz! Ja go kocham! Naprawdę kocham! Już prawie był mój i nagle się zjawiłeś! Odejdź stąd! Zostaw nas! Na pewno nie, póki nie dowiem się, o co tu chodzi. Kocham go. Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret. Wiedziałaś, że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziałam i nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem. Przywiodłaś ją tutaj? Tej nocy. To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi. Zjadł ją. Kurde. Zrobiłam to dla nas. Miała zobaczyć, jak się przemieniasz. Nic więcej. Nie chciałam jej śmierci. Uwierz mi. Nie wierzę. I pierwszy raz... Zabiję świadomie. Nikogo już nie zabijesz. Nie! Nie rób mu krzywdy! Uciekaj stąd. Szybko, nim zmienię zdanie. Uciekaj! Szkoda.